witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! Siemaneczko. Nie, temat nie dotyczy plastika, tylko zetorka, więc już wychodzimy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszego poranka trafiły mi się komentarze do odpowiedzi, w których temat dotyczył turbosprężarki, do ciągnika, no do 6 cylindrów, czy do 4. Do 4 cylindrów nie wiem jak jest, więc się nie będę wypowiadał za 4 cylindry. Natomiast wiem jak jest do 6 cylindrów i na wstępie chciałem powiedzieć, że to nie jest absolutnie materiał reklamowy. Jeżeli jest materiał reklamowy, to ja to oznaczam. I tutaj no ta turbina jest Actecha, ale tak jak mówię, to jest po prostu, to wynika z zabawy i praktyki, która gdzieś tam była, więc powiem Wam kilka rzeczy, co zrobiłem na ten rok. Zrobiłem na ten rok, czyli dorzuciłem zegar do ciśnienia spalin. To były w zimę te filmy. Może teraz trochę ten kanał przysiadł. I teraz tak, ogólnie całe większość tej wiedzy na temat w ogóle turbosprężarki to pochodzi od Życia 25, pozdrawiam serdecznie, bo to dzięki niemu ta turbina jest w zetorze, bo ja bym nie wiedział o tym. I na 90%, nawet 95%, gdybym się nie przejechał Marcina ciągnikiem, to bym nie kupił chińskiej turbosprężarki, bo to jest chyba Chińczyk. Ja swojego kupiłem z Zenoxa i tak jak mówię, to nie jest od Sebastiana, pozdrawiam serdecznie Sebastiana, to nie jest reklama, tylko ja Wam mówię tak jak tutaj z praktyki to powychodziło i tak jak mówię, ja osobiście też zetorowiec, ja bym dołożył i kupiłbym prawdopodobnie droższą turbinę, tą Starkonicę czeską, gdybym się nie przejechał, jak byłem nagrywać u Marcina hamowanie Ursusów, wtedy to było ten filmik chyba najmocniejszy Ursusy w Polsce i przejechałem się Marcina, pozdrawiam serdecznie, i przejechałem się Marcina ciągnikiem i mówię, jaką to ma, kurde, jakie to ma kopyto, nie? No i potem się zaczęły te akcje z regulacją korektora dawki, bo nie mogli mi tam tej pompy wtryskowej ogarnąć, więc korektor jest obniżone, jest ciśnienie otwarcia na korektora, który pozwala otwierać pompę, listwę na pompie wtryskowej, i dlatego była decyzja podjęta o kupnie tej turbiny Actecha. I mało tego, przecież są filmy potwierdzające, jakie są różnice pomiędzy oryginalną turbiną a turbiną Actecha. Na oryginalnej turbinie zetor, jeżeli dobrze pamiętam, dobił, bo teraz jest inny zegar, dobił 1,4 bara i wypluł 190 koni, czy 192, a przecież to jest na filmach z hamowni pokazane, jasno różnice są pokazane, różnice pomiędzy oryginalną turbiną, a jak, ile dorzuca ta turbina Actecha, i to co jest jasno pokazane na wykresach z hamowni, więc jak ja czytam komentarze, że jacyś młodzi ludzie się wypowiadają na temat, że on tylko i wyłącznie czeska. No nie tylko i wyłącznie, chyba że mówimy o jakości uszczelnień w korze, no to okej, ale możemy to zamienić. Chodzi mi o to, że zostawić te całe uszczelnienie, to wszystko i postarać się zamienić muszlę na przykład gorącą, to pomysł Marcina, ale absolutnie nie czeska, bo nie ma podstaw, absolutnych podstaw, i to potwierdzają wykresy z hamowni. I jak widzę takie komentarze, to mówię, zaraz muszę nagrać film, bo jest jakaś sprzeczka w komentarzach Actech i powiem Wam dlaczego ten Actech. Pierwszy temat to jest taki, że ja nie mam czasu teraz tego nagrywać, ale jak zobaczyłem to te po prostu komentarze, to muszę to nagrać, ale chodzi o to, że nie mam czasu tego teraz rozbierać, a te filmy są u mnie na kanale. I to jest właśnie to, co Marcin mówił. Jak zdejmiecie sobie turbinę czeską i zobaczycie sobie tutaj w środku, jest kanał Twin Scrolla. Kanał Twin Scrolla to jest kanał, który prowadzi spalinę do wirnika turba. To w oryginalnej czeskiej on ma dziurę pomiędzy sobą i spaliny się mieszają. W tej turbinie Actecha kanał Twin Scrolla jest całkowicie prosty i pozwala po prostu te spaliny jakby no są podzielone, czyli z trzech cylindrów są zbierane, tak jak widzicie tutaj, tak? Tu mamy ciśnienie, przepraszam, sondę EGT, czyli
temperaturę spalin, a tutaj mamy ciśnienie do ładowania. I teraz kanał twin scrolla jest jeden tu, czyli z trzech cylindrów nam zbiera do połowy. I drugi kanał, trzy cylindry kolejne, ten kolektor w ogóle jest bardzo dobry. Zbiera nam, i tu jest podziałka. I jakby trzy cylindry uderzają w łopatki i trzy cylindry w łopatki, a nie, że te spaliny się mieszają. I było porównanie tych turbin. Ta turbina ma mniejszą troszeczkę muszlę wydechową i ma troszeczkę większy wirnik. I jest dużo tańsza. I jeżeli ktoś miał obiekcje do tych turbin, no bo być może padają uszczelnienia. Ja nie wiem, ja osobiście jeżdżę na 15W40, teraz prawdopodobnie bym jeździł na 10W40 na pół syntetyku, ale to jest bardzo dobra turbina i to potwierdzać będą moje filmy, mam nadzieję, w tym roku, bo już był film z wożenia gnojowicy i żeby fajnie ciągnik miał kopyto, to ciśnienie spalin fajnie by było, jakby się równoważyło z ciśnieniem do ładowania. I ja wam wrzucę link do tego filmu, bo ja był urywek z tym już w tym roku, jak było te wożenie gnojowice. Więc jak na przykład ciągnik jedzie na barze, to ciśnienie spalin też jest na barze. I jak jest ciągnik trochę zimny, ja właściwie to miałem to jeszcze z Mańkiem o tym na ten temat rozmawiać. Jak ciągnik jest trochę zimny, to troszeczkę jakby blokowane są te spaliny, bo myślałem w ogóle, że straszne słońce. Myślałem w ogóle, że ta turbina będzie, bo ona bardzo dobrze ładuje, ten Aktech bardzo dobrze ładuje i myślałem, że ta turbina będzie lekko dławiła spalinę, a się okazuje, że jak ciągnik już jest rozgrzany absolutnie, przy tej dawce na około 200 koni nie ma, ciśnienia są równoważne praktycznie, ciśnienie do ładowania z ciśnieniem spalin, więc bardzo fajnie. I chyba, znaczy mi się wydaje, że chyba nie ma możliwości do wybrania lepszej turbiny budżetowej. Jeżeli chodzi o to, że komuś tam, bo wiem, że były takie przypadki, że gdzieś tam te turbiny leciały, słuchajcie, to wykupujecie za, nie wiem, 7 czy 8 stów czy 9 nową turbinę z gwarancją, nie? No, to mówię, to jeżeli macie na przykład oryginał, to zawsze możecie muszlę przełożyć gorącą wzorem tam pomysłem Marcina. Teraz jeszcze jest taka ciekawostka, że schamowaliśmy zatora na 190 koni i nie było żadnych zmian w pompie wtryskowej, nic takiego robionego i była tylko przełożona ta turbina Aktecha. Bo ja myślałem, że ja dojadę wyżej z oryginału, powiem szczerze. Chociaż w sumie i tak był dobry wynik, te 190 koni. Przełożyliśmy tą turbinę na Aktecha, no to wałek nie wytrzymał. To wyrzuciło przecież wałek WOM na hamowni. I potem dopiero w tym roku, jak był hamowany, to było pełne 200 chyba 13 koni. Czyli ta różnica 20 koni, czekaj, tak, no 20 koni wyszła tylko turbem. To była te 20 koni zrobiła tylko ta turbina. Nic, znaczy no dobra, no w zasadzie tak, no bo intercooler, takie rzeczy. Czekaj, myślę, czy on miał wtedy intercooler. Chyba miał wtedy. Już się gubię trochę w tych filmach. Ja już tyle filmów z zatorem zrobiłem, że już się trochę gubię. W każdym razie sama ta turbina jest bardzo dobra i zmniejszyłem dawkę na pompie wtryskowej na jakieś plus minus 140-150 koni. Tak mi się wydawało, a ta turbina i tak dmuchała chyba 1,4 bara albo 1,5, czyli w zasadzie na poziomie 190 koni oryginalnej. To no po prostu bardzo dobrze ładuje, no. Bardzo dobrze ładuje, bardzo dobra turbina. I nie ma dyskusji na ten temat i nie ma podstaw, żeby montować turbinę oryginalną. Chyba że ktoś się chce uprzeć, żeby miał oryginalne te uszczelnienie czy coś, ale jak będziecie jeździć na dobrych olejach, to wydaje mi się, że nie będzie problemu z tym. No to wiecie, ludzie a ludziska. Także jeżeli chodzi o to. I taka ciekawostka, zetorka do plastika. Jak one mają mniej więcej po 200 koni tam teraz, no bo New Hollandowy jak się włączy, to jest te 205, to powiem wam, że zetor przy takim pyrkaniu w koło domu, takie rzeczy na zwykłej pompie listwowej, kurczę, przy takim jeżdżeniu, że on tam stoi, tu podjedziesz, tam podjedziesz, coś tam zrobisz,
bo spali Zetor dużo, dużo mniej paliwa niż ten New Holland przy takich leciutkich pracach, przy ciężkiej robocie, jak New Hollanda zatankuje, to spali mniej od Zetora. Nie jakieś tam, to nie są kolosalne różnice, ale przy takim pyrkaniu, przy takich tam lekkich, bo wczoraj miałem tam, wygniatałem ścieżki na GPS-ie, no był błąd, trzeba było Zetora chyba wziąć, to wir po prostu. A jeżeli chodzi o taką robotę, no bo fakt, że teraz ta mapa jest na 200, a jeżeli chodzi o taką robotę, że pojedziesz tam gruber czy coś, no to spali mniej od Zetora, czy tak samo jakiś agregat. Ale mówię, takie lekkie prace, że on stoi z tą klimatyzacją włączoną, a jeszcze jak jest, nie daj Boże, zimny i dokłada mu paliwa do tego, żeby wygrzać tego pieruńskiego DPF-a, no to mówię, zaraz paliwo mu leje. Tak, kurczę, i mówią, zaraz jakby przeliczył te różnice w paliwach, to który będzie bardziej ekologiczny? Bo mi się wydaje, że mimo wszystko chyba ten Zetor i tak, mimo tego, że rura obkopcona. Bo mówię, przy takich leciutkich pracach, to na zwykłych pompach wtryskowych, czy farm track na rotacji, do tego common raila. No i zobaczymy, na razie zostaje New Holland tak, a w lato będzie decyzja, bo on miał iść pod opryskiwacz, ale po tym, co się na razie dzieje, to na tej mapie nie ma szans podopryskiwać, bo on tam chemia nie będzie tyle kosztowała, co paliwo potem, nie? Tak mi się wydaje. A jeżeli mówię, jest praca taka typowo robota, czy nawet transport, ale to już z dużymi obciążeniami, no to spali mniej na przykład w przeliczeniu na tonę od farm trucka, nie? Ale do lekkich takich prac, żeby mówię, tam pojechać po bułki do sklepu, to... Także tyle, Aktecha. Aktech jest ok. Z Aktechem nie ma problemów póki co.